Jaki to spokój, na 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 na. I znowu dzieje się to, co się dzieje po raz 85, widzowie. Czyli wszyscy doskonale wiedzą, że jestem pieprzonym crewmate'em, no nie dostaniesz impostora. Nic, widzowie. Gramy tak, jak graliśmy. Jasza dzisiaj nie umieram. To jest taktyka. To jest taktyka. Nazwę ten film poradnik do Among Us, jeżeli znowu uda mi się przeżyć. Chyba, że zginę jak debil w pierwszej rundzie. Ale to jest poradnik do crewmate'a w Among Us. Jak nie zostać zabitym? Wyciągasz wnioski z pierwszej rundy. W pierwszej rundzie starasz się stakować i być przynajmniej z grupą trzech osób. Wiadomo, są wyjątki, może być dwóch impostorów, możesz zginąć, no ale to tak niestety wygląda życie. Zawsze czasami można zginąć. Dlatego, widzowie, ja się tutaj zeskanuję. Tutaj Ero wpadka, widzicie? Ktoś zawsze stoi obok mnie i widzi, co się dzieje. I to jest clue pierwszej rundy, że jak jesteś crewmate'em, musisz nie dać się zabić. Jak jesteś crewmate'em, musisz nie dać się zabić. Ja z wpadką tutaj... Oj, czemu wpadka nie weszła? Nie wiem. Czemu Ero nie wszedł, nie wiem. Turu, turu, opyk. Ja sobie do specimena wejdę, zrobię szybko to zdanko. Stawię lasery, jest to odpalone, ale... Dobra, polecę. Kurde, nie wiem tego. Jeżeli ktoś z nich zginie, tam był Cookie, był Ero, więc jak ktoś z nich zginie, to ja to widziałem. Wiadomo kto. Czat, musicie wyciągnąć wnioski i najbardziej podejrzane osoby po prostu unikać. Wiadomo, możliwe, że większość z was, którzy oglądają ten film albo tego streama aktualnie na Twitchu, zapraszam gorąco, by the way. Możliwe, widzowie, że większość z was... tak naprawdę nie gra z randomami, wiadomo, gierki z randomami to jest srak, więc jak gracie z randomami, to się wam to nie przyda, no bo gierki z randomami to jest jedna wielka PPG gaming. To jest możliwe? Czy Cookie byłby impostorem po raz ósmy? Jedna osoba dead. Office, laboratorium, Ero dalej żyje. Dwie osoby w labie. Okej, okay, dwie jedna osoba. Ale żeby w jednej rundzie wszystkie taski zrobić? Ojej, się prawie udało. 20 sekund temu, a Remek zginął dosłownie sprzed 6 sekund. Ale mi Cookie śmierdzi. Już tylko ciało nawci na Vitalsach. Jak wybiegałem z admina, to zaczęło gasnąć światło. Ty byłeś w labie, ty byłeś od mnie teraz? Po lewej stronie, na wejściu do admina, kogoś minąłem, kogoś... Ty teraz wybiegałeś z tego, Mandzio, z admina? Tak. Dobra, strony. Ja byłem na panelu, więc mogę powiedzieć co i co nie ja są. Ja powiem tyle, że przez dwie, trzy sekundy temu mijałem się z Remkiem. Remek wybiegał z office'a i pobiegł chyba na lodzika. Dobra, to zróbmy tak, dwie osoby z laba, Niki. No, ja Remka znalazłem na poziomie lodzika właśnie. Wpadka. Okej. Okay. Wpadka i kto jeszcze w labie? A ja chcę powiedzieć... Nie mogło jeszcze zaliczyć w labie, ale jestem w specimenie. 10 sekund nie, dla mnie. Ja mijałam się z Cookiem na wejściu do specimena od strony Meda jakiś czas temu i poszłam do laba, robiłam po drodze zadanie jedno tylko i potem mijałam się znowu wyjść do specimena. Miałem to samo, też zwróciłem na to uwagę, miałem taki what the fuck, jak on to zrobił. Zraszywał całą mapę, no nie wiem po co. Nie, no to było tak, że ja byłem w specimenie i byłem w specimenie z Remkiem, zrobiłem tam taskę. Bo zaraz się skończy nam czas. Dobra. Ja teraz, czy jest coś od ba w tym momencie? No dalej, Janek chce przepytać. Ja wybiegałem z dwa i... Właśnie tam chyba... było mało osób widać po lewej stronie. Wiem, że dwie osoby były w labie, jedna osoba wyszła właśnie z admina, to byłeś ty, ja byłem w adminie... No, ze mną był Ero. I mamy cztery osoby, które są potwierdzone, czyli ja, ty... W labie byliście, ja, ty, wpadka i ktoś jeszcze z Meda. Bo ktoś... Okay. Ktoś drzwi zamknął i w sumie nie wiem, gdzie Patmos pobiegł. Ja pobiegłem do office'a. A ciało gdzie było? Ciało Remka jest na lodziku przy kompsach. Ja się z nim mijałem dosłownie z 3-2 sekundy temu, także to jest świeży kill. Ja skipuję to, na 80% jestem przekonany, że jest to erotyk. Next, ja myślę, że to może być Mandziu. Przycisk po tym, jak Cookie to zrobił, to znaczy tak zraszował. Nie, to było dziwne, ale zobaczyłam, no, ja że nawce już nie żyje i nie chciałam, wiesz, jakby pogrzebać jej. No ja bym zrobił sasa na Cookiego. A ty nie daliście mi nawet pawa powiedzieć, abyście wiedzieli. Nie wiem, Cookie wygląda jakby mega do siebie brał tą gierkę. W sensie taki ma taki głos, jakby wiecie, jakby to, że coś tutaj się stało, było czymś złym, wiecie o co chodzi. W sensie to jest tylko sas rzucony, ja nie wiem czy on jest impostorem, być może jest. Może tak traktuje bycie impostorem, że tak wiecie, strasznie personalnie. Ale to jest któryś raz już, nie wiem. Też nie za bardzo znam jego playstyle, bo gram z nim któryś raz dopiero, ale spokojnie damy radę. Na chillu damy radę, widzowie. Wracając do mojego monologu, w tym momencie, widzowie, biegam sam. Jest to totalnie debilne. Aczkolwiek, jeżeli zrobię najgorsze zdanie na polusie, czyli to gówno, zostaną mi już tylko i wyłącznie kable. Ktoś patrzy kamery, patrzy Gloomate, okej, okay, tutaj przebieg jeszcze Karigoda. Już w tym momencie czat mam pokrycie. Ja w tym momencie nie wiem, kogo unikać, bo moim jedynym susem jest Cookie. Ewentualnie jeszcze Mandzio mówił, że to może być erotik. Ale czy to prawda? Nie mamy do tego pojęcia, bo nie wiemy, czat. I na tym właśnie polega Among Us. Among Us jest to potężnie... Czat, w Among Us jako crewmate musisz nie dać się za przeproszeniem wy... I to jest zasada. Mandzio, zobaczcie, Mandzio niestety dał się... Nie chcę już tego słowa powtarzać, bo dla niektórych może być to słowo wulgarne. Ero wybiegł z specimena, w specimenie...
Raczej ciało nie ma, trzy osoby są w labie. Ero wraca i Ero mnie zabija. Znaczy poradnik wyszedł jak gówno, bo zostałem zadźgany i poszedłem w stronę Mandzia, czyli też tak naprawdę zostałem wyrób. No ale jest jak jest, widzowie, jest jak jest. No nie spodziewałem się, nie wziąłem pod uwagę Ero, że to był serio mega sus. Akurat Kukiego bym uniknął, no ale właśnie tak jak zacząłem tego Rotnika, też nie miałem nawet gdzie uciec, bo on mi już tutaj zagrodził drogę. No ma fraga do zabicia za darmo, nie? W sensie to był darmowy frag w tym momencie, to że ja tam stałem, ale dziabnął w tym momencie kogoś. A, nie widać lightów. O, czy Ero właśnie zagrał jak totalny bóg, szef? To nie był Karigoda, chyba. Znaczy nie wiem, jaki mieli się wcześniej. W którym miejscu jest ciało? To jest Ero i chyba Kuki. Ja byłem przed chwilą na kamerkach i widziałem Karigodę na Vitalsach i widziałem chyba wpadkę wcześniej, która wbiegała z lewej strony ofisa. Kurczę, wpadka, jakby mi się zdaje, że ty jesteś clear. Powiem tak, ja no tak, tylko no ja powiem, dalej że, sprawdzić, kto, nie? I że przed chwilą byliśmy w trójkę w labie, byłem to ja, Karigoda, Glu i spotkaliśmy Patmaza przy kiblach. Ja wybiegłem z laba i jestem teraz w O2, wbiegam do elektryka od O2 i mówicie, że to jest ciebie, a sprawdzała ciało. Został z wami. Ona sprawdzała kogo, czy kogoś zobaczy w mgle wojny, bo były światła wyłączone, ona widziała to ciało, ale nie widziała, kto zabija, bo światła były wyłączone. Ja sorry, w labie był. Nabieg za mnie z... Okej, to może było dawniej Vitalsów. Chyba, że jest drugi. No, gdzieś tutaj w budynku, nie widziałem, widziałem tylko report. Ciało leży dokładnie pod guzikiem na korytarzu. Idealnie pod guzikiem. Był ktoś na admin panel przed chwilą? Czemu nie zreportowałeś Patka tego ciała? Właśnie widziałem, jak Patma spada. Ero, pytasz się mnie, a widziałeś na admin panel zaraz tam Patma? Znaczy twój, ja byłem na Vitalsach, nie admin panel. Ja zrobiłam dwa kroki za ciałem i znalazłam Karigodę i Karigodę zgłosił w tym samym momencie, kiedy na siebie jakby naszliśmy. To jest ułamek sekundy, kiedy ja nie zreportowałam. Nie wiem, Patka, pierwsze Kuki czy pierwsze Ero? Ero był Ero. Jestem po dwa, jak ja to mogę, to jest fizycznie nawet... możliwe, żebym to był ja. Kuki, powiem ci jak, nikt nie jest w stanie potwierdzić, że jest pierwsze dwa. No właśnie, to jest najgorsze. Jeżeli to jest Karigoda, to ja przepraszam, ale trudno jest powiedzieć, bo miałam taką unlucky mega rundę, w której nie bardzo... O, Kuki skip. To jest najgorsze, bo ja jestem na O2. Kuki skip. I nikt mnie nie potwierdza, bo nikogo nie było na admin panelu. Przepraszam, wiem. Robiłam taski. Czyli albo w tym momencie, nie no, Karigoda jest czysty na pewno, ale czy, kurde, mam rozkminę z tą Patką. Nie no, Patka też raczej jest stanu, strzelam, że z Kuki. Dobra, no to chyba wiemy, nie pani Karigoda? Ja. No to go. Sadga. Myślałem, że pójdziecie do laba znaleźć ciało. No ja widziałem teraz tego, admin panel. Na czwórce to już bez sensu. Ale ja nie wiem czemu nikt nie stał na admin panel. Kuki, ja stałem, ja stałem, tam ciało było. Zrobiłem, tylko tego chyba. Kuki, tam ciało było. Ja z Glu na Vitalsach, a wpadka była co mówisz na Excel? Na admin panelu przez pół rundy było ciało moje. Na jakim programie streamujesz? W OBS-ie. Na pewno jeden z nich. Dobra, widzowie, proszę, bleser na dupa. Dobra, to teraz spróbujmy zrobić taktykę. Tym razem wyjdzie, widzowie. Tym razem musi wyjść. Taktyka na dobrego brata crewmate'a. Trzeba ją robić. Trzeba koniecznie. Polecę sobie do góry. Nie stracić do lava, chata i tak dalej, bo tutaj zawsze jest syf. Tego polecę sobie zrobić. To jest common task, jak coś, taka ciekawostka dla widzów. Czyli tego taska ma każdy w tej grze. Kuki sobie robi tego chata. Kuki jest impostorem po raz 18, to ja wyjdę, nie? Ale git nie wyjdę, dobra, poskipujmy te kamery, to chyba biegał erotik. Remek robi to, Patka wybiega, idzie Mandzio, Mandzio jest lab. Mandzio wybiega z laba, idzie Patmas. O, Patmas biega, mamy nafcie, mamy wpadkę, wpadkę się dziś nie rusza, patrzcie na wpadkę. Czy widzicie co wpadka robi? O, ja doskonale wiem co wpadka robi. Dobra, Patmos zabił Remka teraz na admin panelu i odbiegł do Benta. Glumek stał przy Vitalsach, widziałem go jak coś. To ja dopiero co wbiegłem do laba, jestem na temperaturze. Panowie, speedrun czy nie speedrun? Czy ktoś się potwierdzi w tym momencie w labie? Bo to dobra, to go Patmos, Patka jest druga. Remka cały czas jako pierwszego, jest to paskudne, okropne i chce mi się zżygać na Vitalsach. Hej, ale Remek, Nexe, dlaczego jestem druga? Chciałabym usłyszeć. Bo tańce, które robiłaś między tym lodem a tym paliwem, nie będąc w storage'u, są niesamowite.
wiesz co, powiedziałam nawet na głos do czatu, że mam tak ultra prostego loda, że pomyślisz, że go nie robiłam, tylko podeszłam i wyszłam od niego. Oj, nie. Mega zestresowałam. Ty tam biegałaś. Powiedziałam, że jesteś ty na kamerach. Agresywny dobrze, zrobiłam potem paliwo, ale robiłam najpierw paliwo, dobra, byłam w storage'u. Nie wiem, dlaczego na ciebie głosujemy. Ja głosuję na Padmas. Ja też nie wiem, czemu na mnie głosujemy, to jest bez sensu totalnie. No jak to nie jest Padmas, to zaraz wyrzucimy Kukiego i tyle. No i klasa. Dobrze. Mandzio, jak ty mówisz, że nie wiesz, dlaczego głosujemy na niego? Chat speedrun! Przecież chłop widział, speedrun, że to jest padka. Biega od ciała. Jezu, no jak się okaże, że zaraz będą dwa killa, to wywalamy Ejbiego. Boże, Ejbiego by the way. No, Ejbiego wyrzucamy. Masz taki kolorek, Ejbi zawsze. Ta runda, powiem tak, zamarynuje ją tak mocno. Chat, ściszcie sobie słuchawki, jak coś, to że mówię z góry. Ściszcie słuchawki, chat. Bo ja po tym momencie jestem przekonany, że ona liczyła na jakiś... Tutaj zgasza się światła, kogoś zabije, ale cały czas coś były dwie osoby w tym labie. Dlatego chat... Ja w tym momencie... Serio, to jest moja jedyna linia zaczepienia. Mogę się mylić, ale chat. Jeżeli oglądacie to na YouTube jako tytuł... tytuł złapałem impostora po tańcu, to znaczy, że miałem rację, czy coś takiego. Mamy tu Ero. Chat, chcę zobaczyć wpadkę. Chcę report zobaczyć i... Wpadka otwiera. Światła są zgaszone, tak. Speedrun czy nie speedrun? Speedrun. Wpadka, speedrun. Wpadka biegała do... Wpadka biegała do elektryka. Stałem 0 na 2, Ero nie żyje, to jest wpadka. Ej, nie, czekaj, stop! Nie! Słuchajcie, bez skitu, no teraz jestem oskarżana za nie wiem co. Wbiegłam normalnie do elektryka rzeczywiście. No i nagle rozginął na moich ale oczach! Glu, potwierdź mnie! Glu, błagam cię, naprawdę! Glu, ja też cię błagam, oddaj wołta! Na wsia, oddaj wołta, zakończmy tą kakofonię! B! No. Poszły 4 i tak nic nie zmienię tutaj. Co się dzieje? Nara! Były 4 tam... Jaki jest zasięg wizji Crewmate'a? Co się dzieje? Zwiększyliście zasięg wizji może? I patrzcie na to widzę. Padmas się odzywa, ja już wiem, że to wygrałem. Dziwne, masz trzecie oko jakieś, wiesz? Trzecie oko i nie wiem gdzie. No na kamerach stałem, wyobraź sobie! Tak? Kurde, kamerzysta. No ja byłam pewna, że tam jest jedna osoba, Patka, nie dwóch kamerzystów. Nawet jakbym ciebie nie susował z tej rundy, to i tak byś wyleciała na to, co zrobiłaś. No co się dzieje? Ja pierdzielę, tak się czat ogrywa bobów, nara!